Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo leniwie. To znaczy będą leniwe kluski czy leniwe pierogi. Dlaczego one leniwe? Nie mam pojęcia, bo przy nich nieźle trzeba się narobić, żeby je zrobić. Dobra, to zaczynamy. Pokażę wam co i jak, z czym się je. Ja będę je jadł dzisiaj z samym rozpuszczonym masłem. Chociaż takie kluski, one są bardzo smaczne jako na słodko. Z dodatkiem jakichś owoców pysznych. Lub właśnie z samym masłem. Lub z zasmażką, z cebulką, z boczkiem. To wariacji jest 1 500 000. Dobra, zaczynamy. Do miski wrzucam 0,5 kg twarogu. To jest twaróg półtłusty. Taki podstawowy przepis zrobimy. Zobaczcie, woda już mi się tutaj buzuje. Ale to dobrze, bo za chwileczkę będę jej potrzebował. I teraz tak, do tego twarogu wbijam 3 żółtka. Nie całe jajka, 3 żółtka, więc będziemy musieli oddzielić żółtka od białka. Ja to zrobię w ten sposób. I przepuszczę przez palce białko. Delikatnie. W ten sposób. Do żółtek i do twarogu wsypuję taką porządną szczyptę soli. I ucieram. Takim ucierakiem. Twarożek musi być trochę gładki. Teraz dosypuję 180 g mąki pszennej. Gotowe. Zobaczcie. Coś takiego. Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ teraz musimy dobrze ubić białka na sztywną pianę i za chwileczkę domieszamy to do tej masy. Bierzemy miskę z białkami, wrzucam szczyptę soli i ubijam na sztywną pianę. Gotowe. Teraz pianę przekładamy do naszej masy. Zobaczcie, jakie fajne ciasto jest, takie na pół elastyczne. Właśnie o to chodzi. Do wody wrzucam trochę soli. Powiedzmy 2 małe łyżeczki. Ja robię coś takiego. Widzicie, jakie to proste? I dosłownie chwilunia i one będą gotowe. Jak wypłyną, trzymam 30-40 sekund i wyjmuję na talerz. Można delikatnie wodę przemieszać, żeby się ruszyły jedna o drugą, będą się tak delikatnie pocierały, wtedy będą gładsze. I pierwsza porcja jest gotowa, więc wyjmujemy. Zobaczcie, normalnie piękne kluchy. To ja dopiero zrobiłem po leniwemu, nie? To się dopiero przy nich narobiłem, co? Właśnie o to chodzi w tych kluskach, żeby się nie narobić, a żeby je zrobić. I kolejne wrzucam. I robię tak samo. I żadnego wałkowania, żadnego robienia wałków, krojenia nożem, spłaszczania. Po co to? Na co to? Oczywiście jak ktoś ma czas w domu, to niech sobie piękne, okrąglutkie kluseczki czy kopytka. Ja tego czasu nie mam, więc robię w ten sposób. Smak ten sam, a wygląd rustykalny ma coś w sobie. Na pewno to będzie dużo pięknie wyglądało i bardziej smakowicie, bardziej domowo niż te takie, wiecie, kanciate, poukładane, takie jak z obrazka. Takich ja nie chcę w mojej kuchni. I
Ja zjem je tak, w czystej postaci, polane masłem. Bo tak lubię, najbardziej, takie podstawowe są najsmaczniejsze, bo dobrze zrobionego ulepszać nie trzeba. Gotowe. Szybko i spróbujmy. Dobrze, obtoczymy w masełku. Co może być lepszego? Naprawdę smaczne, uwierzcie mi. Można sobie jeszcze delikatnie dosolić, czy tam doprawić, jak do smaku uważamy. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I tak jak to u mnie na kanale, gotujemy prosto, szybko i tanio. No i smacznie przede wszystkim.